Dzień dobry Państwu. To kolejny odcinek podcastu na portalu Opiekunów Rodzinnych. Dziś będziemy rozmawiać o zasadach komunikacji między opiekunem a jego podopiecznym właśnie w temacie leczenia bólu. A naszym gościem jest dzisiaj Anna Marlęga-Woźniak, psycholożka Hospicjum Dudkiewicza oraz koordynatorka Gdańskiej Filii Akademii Walki z Rakiem. Witaj, Aniu. Witam Ciebie bardzo serdecznie, witam Państwa. No właśnie, Aniu. Komunikacja jest, jak wiemy, kluczowa, kiedy chodzi o opiekę nad pacjentem, nad naszym bliskim podopiecznym. Natomiast ból jest takim bardzo trudnym tematem, dlatego że nasi podopieczni nie zawsze chcą nam powiedzieć, że ich boli. My nie zawsze wiemy, jak taką rozmowę poprowadzić. Właściwie, co jest taką podstawą w tej komunikacji, jakbyśmy mieli zacząć od podstawy, pomiędzy opiekunem a bliskim, zakładając, że nasz bliski może się komunikować, czyli może powiedzieć na przykład, że go boli, a jak jest w sytuacji, kiedy, co jest podstawą, kiedy już taka komunikacja nie jest możliwa, bo na przykład nasz podopieczny ma demencję albo po prostu już nie mówi na przykład po udarze czy po wylewie. Ja myślę, że i w jednym i w drugim przypadku, czyli i w sytuacji, kiedy nasz bliski podopieczny może się komunikować werbalnie, jak i w sytuacji, kiedy już takiej możliwości, umiejętności nie ma, zatracił ją w wyniku przebiegu i rozwoju choroby, niesamowicie ważnym założeniem tej komunikacji jest obserwacja, uważna obserwacja. I w ten sposób bycie w kontakcie z naszym bliskim. Nawet jeśli nasz bliski porozumiewa się sprawnie, niekoniecznie musi umieć określić to, jak się czuje. A często jest tak, że tego nie potrafi. Nakładają się na to również przekonania dotyczące odczuwania bólu, przekonania dotyczące komunikowania bólu. No to przekonanie, że jak jest ciężka choroba, to musi boleć, często utrudnia powiedzenie o tym, że mnie boli. Często przekonanie, że chcę chronić swoich bliskich, nie chcę ich zamartwiać, nie chcę być ciężarem dla nich, również może stanowić ograniczenie w takim bezpośrednim komunikowaniu bólu. Więc uważna obserwacja ze strony opiekuna jest niesamowicie ważna, ponieważ on zna najlepiej swojego bliskiego i widzi, może zauważyć, że na jego twarzy coś się zmienia, że jego pozycja ciała się zmienia albo że się właśnie nie zmienia przez długi czas, co może być związane z odczuwaniem bólu. A co zrobić w sytuacji, kiedy podchodzimy do naszego bliskiego, mówimy, słuchaj, chyba coś cię boli, tak wydaje mi się, bo widzę, że jest jakiś grymas na twojej twarzy, a nasz bliski mówi, nie, nie, wszystko jest świetnie, nic się nie martw. Trudno jest chyba też, no nie zmusimy nikogo do tego, żeby nam to wyjawił, więc jak poprowadzić taką rozmowę, żeby w takim momencie właśnie, kiedy widzimy opór po drugiej stronie, trochę ten opór rozluźnić i jednak doprowadzić do tego, że ten ból będzie leczony? Myślę sobie, że często takim dobrym wsparciem dla opiekuna w takiej rozmowie o dolegliwościach bólowych jest jakiś specjalista, na przykład pielęgniarka czy pielęgniarz, lekarz czy lekarka, czy fizjoterapeuta, którzy obiektywnie mówią o tym, że dolegliwości bólowe mają prawo wystąpić i mogą powiedzieć o tym, że one są do leczenia. Tak, że elementem leczenia jest również leczenie bólu. No to są, jakby można założyć autorytety, niepodważalne, z nimi się nie dyskutuje. Często mam takie sygnały od rodzin, że no, nasz podopieczny chorujący, jak już pani pielęgniarka czy lekarka powie, no to oni się słuchają, nazwijmy to, nie? Natomiast to ważne jest to, co powiedziałaś, myślę sobie, co my możemy zrobić, żeby widzimy, że pacjenta boli, że naszego bliskiego boli, a on nie chce. To, co my możemy zrobić, to zapewnić o tym, że jesteśmy w gotowości do pomocy mu.
Z mojego punktu widzenia, w moim odczuciu bardzo ważne jest danie poczucia pacjentowi, że on ma sprawczość w swoim życiu, że on kontroluje swoje życie i że nawet sytuacji, że go będzie bolało, nie możemy forsować za wszelką cenę swoich własnych jakichś wizji tego, co mu służy, a co nie. Ponieważ to się wiąże z takim innym bólem, bólem emocjonalnym, bólem psychicznym, kiedy nawet ze strony najbliższej osoby, opiekuna, ten bliski doświadcza znowu zagarnięcia jakoś jego przestrzeni, zagarnięcia jego decyzyjności, tak? Także to, co możemy mówić, to też jakoś go edukować o tym, że są leki przy wsparciu specjalistów, które niwelują ból, uświadamiać to, że medycyna poszła już tak daleko, że naprawdę nie musi boleć, że są rozmaite rozwiązania, które powodują, że ten ból znika albo się znacznie zmniejsza i jakość życia, komfort życia się poprawia, opierać się na faktach, na tym, co zaobserwowaliśmy w minionych dniach, jak ta osoba funkcjonowała, jak ta osoba się czuła, o czym, co mówiła, z czego musiała zrezygnować, ale dając jej ostatecznie możliwość decydowania samej, co ona chce z tym zrobić. Czasem jest tak, że potrzebuje czasu na to i doświadczenia bólu w jakimś stopniu, żeby w końcu zdecydować się na sięgnięcie po środki zaradcze, tak? I to jest bardzo cenne wówczas doświadczenie, kiedy ona sama dojdzie do tego wniosku. My stwarzamy okoliczności sprzyjające, ale ona sama dojdzie do tego wniosku, że ona chce coś z tym zrobić, że ona chce poprosić o pomoc, tak? Że ona sięgnie po te rozwiązania, które proponują lekarze. Mhm. Pomyślałam sobie, że może dobrym pomysłem byłoby też doprowadzenie do spotkania z osobą, która to przeszła, czyli na przykład cierpiała na ból, podjęła leczenie i mogłaby opowiedzieć, jakie pozytywne skutki ma właśnie podjęcie takiej farmakoterapii na przykład, czy jakiegoś innego sposobu na leczenie bólu. Tak, to jest dobry pomysł, chociaż wymaga pewnie od opiekuna takiej wnikliwości w obserwowaniu otoczenia, tak? No nie zawsze pewnie jest tak, że w naszym otoczeniu mamy kogoś, kogo możemy poprosić o taką opowiedzenie swojej historii, nie? W zależności od tego, jak ten nasz podopieczny się czuje, na ile jest sprawny, no to pewnie jeśli jest jeszcze stosunkowo sprawny, duchowo i samodzielny, no to na przykład udział w grupie wsparcia, czy udział w jakichś spotkaniach, w których ma szansę spotkać się z osobami doświadczającymi podobnej choroby, czy podobnych jakichś odczuć, objawów, rzeczywiście może być sprzyjającym czynnikiem. Czasem rozmawiam z paniami, z osobami, które przyjmują chemię, albo właśnie przyjmowały chemię i rzeczywiście one mówią często o tym, że cennymi rozmowami były rozmowy podczas tej przyjmowania chemii, tak? Kiedy rozmawiały z innymi osobami i dzieliły się właśnie swoim doświadczeniem z tym, jak sobie radzą z różnymi dolegliwościami. I to było bardzo rozwojowe tak naprawdę i bardzo pomocne w tym, żeby szukać osobiście jakichś rozwiązań. Mhm. Na czym polega zasada sprawdzam w tym wspieraniu wspieraniu bliskiego przez opiekuna? Mhm. I w tej komunikacji z opiekunem. Tak, tak sobie ją nazwałam, zasada sprawdzam siebie. Sprawdzam swoje pomysły, sprawdzam swoje scenariusze jako opiekun, bo pewnie opiekun bardzo dużo działa w tym kierunku, żeby zdobyć wiedzę, żeby się zorientować w sytuacji, żeby zrozumieć chorobę, która dotyka bliskiego, żeby zdobyć informacje, jak mu najlepiej pomóc. I wielokrotnie, najczęściej ma bardzo dobre pomysły na to, jak mu pomóc. Ale znowu tutaj wracamy do tej poczucia kontroli nad własnym życiem osoby chorującej, poczucia sprawstwa we własnym życiu osoby chorującej. I często na nic są wysiłki opiekuna, jeżeli w podopiecznym nie znajdzie sojusznika, nie znajdzie współpracownika, czyli ta współpraca nie zaistnieje, tylko będzie kimś forsującym i wywierającym presję, forsującym swoje pomysły i wywierającym presję. Dlatego to słowo sprawdzam jest takie ważne, żeby sprawdzać, na ile nasz bliski chorujący jest gotowy do tej współpracy, na ile czuje, że to, co mu proponujemy,
ma sens, albo ma on na to ochotę, ma na to gotowość, widzi taką potrzebę. Oczywiście to, co wciąż cały czas możemy robić, to stwarzać dobre okoliczności sprzyjające, czyli opowiadać, przytaczać, przekonywać, ale w sposób bardzo taki delikatny i empatyczny, tak, żeby to nie było wywieraniem presji i forsowaniem za wszelką cenę swojego pomysłu. Mhm. To myślę sobie, że to pokazuje, jak ważna jest w tej relacji, jak ważne w tej relacji jest zaufanie i takie umiejętność zbudowania poczucia bezpieczeństwa, prawda? Mhm. Tak, tak, oczywiście tutaj wszelkie oznaki okazywanie bliskości, okazywanie troski, czułości, ale też wyrozumiałości, tak, zrozumienia dla różnych trudnych zachowań czy trudnych słów ze strony, które często padają ze strony podopiecznego, czasem oskarżeń, w zależności od tego, o jakiej chorobie mówimy, naprawdę opiekunowie mogą się spotkać z bardzo nieprzyjemnymi zdarzeniami, nieprzyjemnymi sytuacjami i umiejętność zdystansowania się do tych nieprzyjemnych sytuacji, popatrzenie na nie trochę z boku, przez pryzmat choroby, której doświadcza nasz bliski, może być bardzo pomocna w tym, żeby dalej móc być takim życzliwym, przyjaznym, kochającym opiekunem. Tak? Bo daje szansę zrozumienia, że te słowa, czy te emocje, którymi nas czasem boksuje ten nasz chorujący bliski, one wynikają z procesu chorobowego, z frustracji związanej z tym procesem chorobowym. I wtedy znajdziemy w sobie więcej wyrozumiałości, więcej współczucia, więcej empatii, która ułatwia nam bycie tym opiekunem. Zachęcam Państwa do wysłuchania poprzednich odcinków tego podcastu, w których rozmawiałyśmy z Anią między innymi o wypaleniu opiekuna i o bólu emocjonalnym, który opiekun przeżywa. Tam znajdą Państwo więcej informacji na ten temat. A ja jeszcze chciałabym, Aniu, zapytać Cię o taką rzecz. Jakie komunikaty są zamykające w takich rozmowach na temat bólu i jakich lepiej unikać? Na przykład musisz się zabrać za siebie. No, świetnie. Taki mi przyszedł do głowy. Akurat. Dokładnie tak, tak. Musisz się wziąć w garść. Nie możesz tak ciągle leżeć w łóżku, tak? Albo musisz przyjąć te leki, tak? Teraz jest pora śniadania i trzeba zjeść to śniadanie. Czasem jeden krok w tył można oznaczać trzy kroki w przód. Jeżeli odpuścimy, jeżeli jest pora śniadania i my mamy taką fantazję, że 10 godzina to jest najpóźniej na śniadanie i po prostu za wszelką cenę forsujemy to śniadanie, no to ten nasz bliski się buntuje, stawia opór i w tym oporze się utrwala. Tak, ugruntowuje. Natomiast jeżeli czasem, no dobrze, chcesz zjeść teraz, czy chcesz zjeść za 15 minut, tak? Czyli dajemy alternatywę, dajemy możliwość wyboru, zdecydowania de facto, chociaż ostatecznie on rzeczywiście realizuje nasz scenariusz, tak? Czyli zje ten posiłek, ale to on wybiera, czy teraz, czy może za 10 minut, a może za 15, tak? Czasem to jest takie, naprawdę taki magiczny sposób, który pozwala coś zrealizować, co rzeczywiście jest niezbędne dla bliskiego, z zachowaniem tego jego poczucia sprawczości. Mm-hmm. No i na koniec już zupełnie jeszcze chciałabym, żeby ta rzecz wybrzmiała. Powiedziałaś o tym na początku, że takim sojusznikiem w tym leczeniu bólu jest oczywiście lekarz czy pielęgniarka. No ale to też ważne jest, żeby podkreślić, że w ogóle wszelkie kwestie związane z leczeniem bólu, czy u osoby, która się komunikuje werbalnie, czy takiej, która już nie może tego zrobić, no, kluczowe jest, żeby konsultować się z lekarzem. Tak, oczywiście. No, zaskakujące jest, że stosunkowo niewiele osób jednak wciąż wie w naszym społeczeństwie, że są poradnie leczenia bólu, że są poradnie medycyny paliatywnej. Medycyna paliatywna jednoznacznie się kojarzy ze schyłkiem życia i z chorobą onkologiczną, co nie jest prawdą. Poradnie medycyny paliatywnej mają za zadanie niwelować różne trudne objawy towarzyszące chorobie na różnych etapie chorowania. Na przykład bardzo przydatny jest kontakt z taką poradnią po zabiegu chirurgicznym, tak? Kiedy pacjent jest osłabiony, może odczuwać dolegliwości bólowe i nie za bardzo wie, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić. Rodzina też tego nie wie. Więc korzystanie z takich miejsc, zwracanie się do takich specjalistów jest niesamowicie ważne. Oni mają wiedzę, która się zresztą dynamicznie
dynamicznie rozwija i co roku jest coś nowego, są jakieś nowe rozwiązania, więc na pewno ten kontakt z lekarzem jest niezbędny. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem była Anna Marlenga-Woźniak z Hospicjum Dudkiewicza i Akademii Walki z Rakiem. Ja też Państwa zachęcam, gdybyście mieli dodatkowe pytania, do zadawania ich w formularzu na stronie opiekunrodzinny.pl. Tam można zadać pytania specjaliście. Specjaliści odpowiadają wszystko bezpłatnie. I oczywiście zachęcam do wysłuchania pozostałych odcinków naszego podcastu. Bardzo pięknie dziękuję. Ja również dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.